wchodzimy do środka. Jest ciasno, ale daliśmy radę. I oglądamy sobie bunkier od środka. Tu widzimy cegłę dziurawkę na ścianki działowe. To była ubikacja. Ta cegła dziurawka jest troszeczkę inna niż nasza, ta współczesna. Prawdopodobnie był kibelek. Widać ślady po rurach. Wentylacja. W każdym pomieszczeniu była wentylacja. Co to jest? To jest rura wyprowadzająca wodę bieżącą. Jakieś drewniane kołki. Aha, tutaj też szła rura wodociągowa. Tu szła rura wentylacyjna. Tu jest coś zamurowane. Jakiś kwadracik. Zobaczmy tu. Komary latają. Nieraz się tu paliło. Idziemy dalej. Musimy być ostrożni. Różne elementy wystają. To już byliśmy. Idziemy dalej. Kolejna rura. Wentylacja najprawdopodobniej. Tędy szły kable elektryczne. Tu były drzwi, widać oświeżnice. Wentylacja. Czy tam coś widać? Myślę, że drugie pomieszczenia widać. Tak. Co tam wyszło? Może kable? Idziemy dalej. Tutaj też widoczne są toalety najprawdopodobniej. Zobaczmy to dalej. Tutaj pewnie też. Kolejne miejsce na toaletę. Kanalizacja. Kolejne pomieszczenie, kolejne łazienki. Pewno takich samych pomieszczeń. Kolejne. Idziemy dalej. Wszystkie pomieszczenia tak samo wyglądają. Jakaś sterta drutu. Nie wiadomo skąd to się wzięło. Tutaj jeszcze rura wentylacji przechodzi. Trzeba by na pewno to wentylacja skorodowana. Cegła wygląda na nowoczesną. Cegła dziurawka. Możliwe, że to było eksplorowane po wojnie. Eksploatowane. Zbrojenie. Mnóstwo drzwi było. Tak. Czy można najpierw sama, a potem pójdziemy w
Chodźmy. Idziemy systemowo. I znowu zakręcamy. Tu wejście było. Światło tam chyba. Nie, to nie jest światło. Jest zamurowane to wejście. Nie wiemy w tej chwili, od której strony jesteśmy. Napisy są wszędzie. Tu też, tu ktoś kuł, tu ktoś kopał. No bo są zdjęcie ręki. Była skarpa. Wcześniej pewnie było wyjście. Lub coś innego. Wyjście. Zamurowano je, zasypano, wysypano i zbudowano drogę w latach 60. Drzwi skorodowane. Skąd to drewno tutaj? I to jest koniec tego bunkra. Nie, tam jest jeszcze kolejne pomieszczenie. Tak? No. Chodźmy tam. Wszędzie coś wystaje z sufitu. Ścian. Piec. Prawdopodobnie to był. Zamontowany. Tak. To jest koniec tego pomieszczenia. Toaleta. Ościeżnica drewniana. Z nieochroblowanego drewna. Prowizoryczna. Wszędzie metalowe. Tu brakuje już ościeżnic. Pokaż, zasięgu nie ma. Wszędzie wystają elementy rur. Wygląda na to, że ten bunkier był użytkowany w czasach lat 70. Tu już byliśmy. Tak, tu jest powrót. To jest droga powrotna cały czas. Ten schron stanowi dla nas zagadkę. Nie było tam żadnego głównego korytarza. Przechodziliśmy z pomieszczenia do pomieszczeń. Schron był prawdopodobnie ogrzewany i w każdym z pomieszczeń znajdowała się też toaleta. Co dziwne, bo to nieczęsto się zdarza. Także wydaje nam się, że schron był pewnego rodzaju centrum dowodzenia, być może dla pobliskiej stoczni, ewentualnie był przeznaczony dla jakiejś ważnej osobistości.